Awe legiony, sława i chwała, z tej strony Młoteczka, a ze mną jest Omega. Dzień dobry wieczór. Oraz Sztachu. Dzień dobry. I Sztachu chciał was dzisiaj przywitać wierszem. Wokacja z pana Tadeusza. Tak jest. No, Sztachu, pochwal się. Nie mam mówić, ale to tak dzieci słuchają. To ja wypikam to, co trzeba. Znaczy wszystko. Ale to jest ten... Fredry wierszyk. Ja wiem, że to jest Fredra, dlatego ci wolno to powiedzieć. Fredry pisał bardzo mądre rzeczy przecież. No dobrze. Dzieci tylko zemstę znają, a poznają jeszcze tą bajkę, no. Dobrze. Nie pamiętam, czy to jest tak do końca, ale dobra, mogę zacząć. No to zaczynaj. Tak, ale się schowam gdzieś na dachu, bo to już... Albo dobra, osłaniajcie mnie, a ja będę stał na środku i recytował. Dobrze. Proszę, Sztachu dzisiaj gwiazdorzy. Osłaniamy Aleksander go hrabia, Fredro baśń o trzech braciach i królewnie. Mrok wieczorny, babcia siwa, przy kominku głową kiwa. Nos jak haczyk, okulary, coś pierdoli babsztyl stary. Snuje bajdy niestworzone o królewnie pizdolonie, o trzech braciach jak niewielu i matuli ich z burdelu opowiada stare dzieje. A na dworze wicher wieje. Siądźcie z połem, panny smyki, młode jebce, stare pryki. I dalej nie pamiętam. Dobrze, pięknie było. Łapki w górę dla Sztacha za piękny... O, znalazłem coś fajnego. O królewnie, co znalazłeś, Omega? Lalkę wudu. Ale tego, jak mu tam... No... Nigajda? Byłego... No... Oldmana. Znaczy, Klotiera. No proszę, będziemy mogli go zabić. Zakładam. Plus dwa Ancient Necro hełmy. Ale chyba nie chcemy. Chyba nie. Ciekawe jak to wygląda. A, coś mi łeb spadło i mnie zepchało na kolce. Okej. Okay. Co ja mam na głowie? Uwaga na pułapki. Dziwnie to wygląda. Zasuszona ośmiornica. To wygląda bardziej jak ten... Wilk. Nóg nosorożca, tak. Róg nosorożca. Może cała zbroja by tam jakoś wyglądała. A, zapomniałem, że nie umiem latać. Ta, Omek, najlepiej na cheatach. Lataj. Na jakich cheatach? Donikąd. Są takie specjalne, jak w Alicji w Krainie Czarów. W ogóle to gdzieś tam w komentarzach pojawiło się pytanie, czy my nagrywamy na zapas. Otóż, moi drodzy, tak, nagrywamy na zapas. Dla was to jest tylko kilka dni przerwy dla nas, bo nie graliśmy razem miesiąc. No. No jakoś tak właśnie. Tak plus minus, czekajcie, bo takie żółwie ninja mnie biją. Ja tutaj kradnę jakieś flagi. O, jaka fajna ta lampka. Trzeba zakosić. Ja już nawet zapomniałam, jak się nagrywa. Tak dawno nie nagrywałam. Czy to jest cały dungeon? Bo na górze nic nie ma. No na dole jeszcze coś jeszcze jest. Jeszcze coś na dole jest. A, ja tu widzę coś. Ratujcie! Dobra. Gdzie tam jesteś? Ja gdzieś na dole jestem, szaleję. Chodź na górę najpierw. Nie umiem grać. O, umierasz. Ale ja tam jestem na dole, dlatego że ja nie umiałam wejść na górę. Na górze tak nic nie ma. Były tam dzbanki jakieś tam. Ej, tam jest taki związany gnomur, patrzcie. O, gdzie? A, faktycznie. Ratujmy go. Zboczone sadomaso, się skrępował. A, tam. On trochę wygląda jakby siedział na nocniku, może mu nie przeszkadzajmy. Go wypuścimy, ono zje. Nie, na pewno nie. Ja się boję! No! Skelety jakieś. Omek waleczny, no ratuj go. Dziękuję, humanie. A teraz sobie idź. A, zaraz. Ciekawe, czy mam kasę. Mam. To zakupy teraz robisz? No, oczywiście. To jest dungeon, a nie centrum handlowe. Chociaż w sumie to się niewiele różni. Muahaha! Wreszcie latam. Jaki cwaniak! No to możecie sobie kupić. No on już uciekł do szkieletów. Zaraz padnie. Na odsiecz. Chodź tu, daj buty. Jedyne 10 golda? Ta, ja znowu klikam w menu. Już się mnie ludzie powoli pytają. Młotka, czemu nie lubisz klawiatury? Czemu nie używasz numerycznej? Ja po prostu Młotka nie pamiętam, co tam przypisane. Gdzie on idzie? Miłości szuka.
kółeczko. Ja już kupiłem workshop jakby co, na zapas. Dobra. Toolbelt ma. Mi się przyda. Ile to kosztuje? Zamiast płetw sobie dam latanie. Nie umiem latać. Trzeba dwa razy. Jak masz ten... Tak, młotka, stój na kolcach. Najlepsze rozwiązanie w twoim życiu. Myślę, że powinniśmy się stąd ruszyć. No. Bo my stąd nigdy nie wyjdziemy, a ich jest coraz więcej. Coś leci. Czachunia. Szkieletor. Mówicie, na górę tam trzeba iść. Ja nie wiem. Coś tam było. No dobra. Teraz już mamy buty. Może. Ja nawet z butami nie umiem. O, co to? A, co to ten ćwok. Okej. Chyba nie przeżył. No bo zamiast uciekać, stoi i idzie w najbardziej za ten zaludnione, boże, zazombione miejsce. Ja tu wykopię jakieś lampy, świeczki. Ja jeszcze książkę. Flagi też. Tam jest jakaś taka fajna czaszka. Gdzie? Tam w dungeonie na górze. Widzisz? Po lewej. A, to chyba dzbanek. Łe, ja myślałam, że będę mogła sobie to wziąć do domu. Ale można to. Będziemy mieli krypty. No dobrze. Wszystko ukradnięte, idziemy sztachara to robić. Ale zobaczcie, co to fajnego się nazbiera. Ja jestem. Buteleczki się zawsze przydadzą. Macie granaty? O. Nie, ale nie. Mam chmurkę. Wszystkie zużyte. A, czekaj, mam dwie bomby. To ja się odsuwam. No nie pykło wam chyba. Ale... Ja mam jeszcze jakieś rzeczy w inwentory, czekajcie. Co to jest? Mam gniło jajka, bo tutaj... Spajko, to raczej się nie przyda. No gdzie mnie bijesz? Masz jajkiem. Dobra, chyba trzeba na dół. Patrzek schodzi za nami. Czemu tak ciemno? No bo ciemno. Tam są kolce na dole, troll kolce. Gdzie mnie te troll kolce? No. Jest nie widzę. Tak wiem, shift. Pisaliście w komentarzach. O, wykopię drzwi. No i teraz nie będziemy mogli ich zamknąć. I tak sobie otworzę. O, czyżby, a nie, to zwykła książka. Jeszcze pokradnę te rzeczy. To jest łóżko? Tak, no. Możemy tu iść spać, jakbyśmy chcieli. Z kości? Ukradnę ci, bo z takie z kości, o. Będziesz miał u siebie w pokoju. Lordzie chaosu. Zagłady i zniszczenia. Będzie mnie w tyłek kuło. Kości. Oj tam, oj tam. Coś tu przylazło. Ja się stąd nie ruszam, ja nie oddycham nawet. Mam... co ja tu mam? 11 kluczy już mam, nie wiem skąd. Na Steamie by mi się klucze przydały. To chyba nie te. Tak tylko mówię. W którą stronę? Na taki Team Fortressowej, bym sobie otwierała skarby i milion czapek miała najlepszych na pewno. A te dziady sobie sami drzwi otwierają. No właśnie mówię, także... Uwaga na pułapkę! No przecież stanąłeś na płytkę i ja bym dostała w łeb. Patrzcie, jakie skrzynki. Wygrałam skrzynkę, a w skrzynce było nic. Jak to nic? Złota moneta i klucz. Shadow Key. A, Shadow Key, no to się przyda. Chyba, że ty ukradłeś wcześniej jakieś rzeczy i się nie przyznałeś. Ej, klucz jest dobry, za to tu jest jakaś skrzynka fajna. Co trzeba zrobić, żeby ją wykopać? Tu jest coś ciekawego. Taka lodowa to do hard moda. A tu masz jakiś ten. Czekaj, bo ja tu umieram znowu. Jaka fajna czaszka na ścianie tam. No, można ją wykopać. Kopcie. A, nie ten. Nie z tym chciałam ci bić. Idźcie stąd, sio, jeszcze raz sio. Tak w ogóle to już nie ma Halloween, ale dalej biegamy po przybieraniu, bo to fajne jest.
I co? Da się wykopać? Goni mnie! Da się, tylko nie mam jak tam wleść. Ale jak tam na hardmodzie, jak na hardmodzie, to tamto się nie zmienia, jak przychodzi się zmienia na hardmoda? Zmienia się. Znaczy, no... Mapa jest ta sama. A, no dobrze. Ale jest w niej co innego. Tego nie wiedziałam. Wykopałem obraz Skellingtona. Była kiedyś chyba taka... telenowela, nie? Możliwe. Tak mi się coś kojarzy. Ale niestety nie jestem mistrzem telenowej, to nie wiem dokładnie. Kto tutaj dało? Tą linę postawił? No ja chciałem obraz wykopać. Tomek, człowiek lina. Teraz zrobię tak sprytnie. Co ty robisz? Żeby było potem widać, gdzie jest ta skrzynka. Aha. Na mapie. Cheaterze ty. Lata praktyki. No teraz jak sobie M wciśniesz, to od razu widać. No dobra. Zobaczcie, jakie fajne tu jest. Huśta. A, zmienia. Tak, dungeon jest podzielony na jakieś takie trzy strefy, w zależności od tych cegieł. Rozumiem, w hardmodzie to już jest co innego. Znaczy różne te moby są wtedy. Okej. Okay. Teraz bije, chyba wszystko ja... to samo. To jest ta kulka śmierci. Tak. Jakiś fok z góry katiuszami strzela. Jakby do tej kulki śmierci tam iść, żeby nie dostać w górę? No, trzeba omijać, bo chyba nic się z nią nie da zrobić. Przeżyję. Przeżyję. O, to też kulka śmierci. Nie przeżył. No Przeżyłem. Przeżyłeś, jesteś na górze, przeżyłeś. Tak. O, czyżby akcja ratunkowa? Nie, lecę, zaraz będę. Tak, to ja chętnie strzela. O, zaraz też umrę. Czym tu się piło potiony? Okej. Okay. Właśnie, czym tam się piło potiony? A teraz ja nie mogę tam zejść do tamtego, bo pozbieram rzeczy. No. Mam zejść do tamtego. Mówię bardzo składnie i wszyscy wiedzą, o co chodzi. Zapomniałem, że nie mam butów do latania. O, Mystic Waterbolt. Chce ktoś? Nie wiem. Fajny czar. Nice. Szczególnie na ciasne te przestrzenie. Można będzie latających wysp poszukać. No, w sumie. Bo to się odbija od góry, więc jak jest jakaś wyspa na górze, to znaczy, że... Nie, chyba będziemy jednak musieli po sztafacie wrócić. Jest taki problem, że tam jest za głęboko. No dobrze. No. Ja mam jakieś twoje tam śmieciałki. To co, robimy cięcie? Chyba tak. Dobra. Sztachu został uratowany! Lubi! Ale teraz zostałam obarczona jego śmieciami. Możecie sobie zobaczyć. Najlepiej mu też te inwentory zapchać. To nie skrzynka. Jakieś zardzewiała kompania, sztandary. Tam jest dużo rzeczy do wzięcia. Ja tam idę. Właśnie, te świeczki zwiększają spawny. Więc pasuje je zbierać? Wiesz, może się przydać do farmienia. No tak, ale stąd zbierać, żeby po prostu nam się na łby nie spełniło wszystko. Bomba! Złodzieju! O, kradłem. Jakby się wychodzi na górę. Aha, tu do góry, a może coś tam jest. Aż Sachu jak zwykle w bezpiecznym miejscu sobie wisi zadowolony. No, a te kulki da się zepsuć? Chyba nie. Jak grałem w singla, to zalałem pół dungeonu wodą i było ciekawie. Się spawnowały ryby w połowie, a w połowie szkielety. Okej. Okay. Na koniec zalejemy wszystko wodą. Chyba, że jak będzie hard mode, to się nie cofnie wtedy. I tak już no, nie cofnie się. O, to lipa. To nie zalewamy wodą. Jakie upierdliwce. No idź sobie! A właśnie, Waterbolta muszę sobie... Omek jest tylko na miejscu, jak trzeba coś ukraść. A to już porozstawiane są świeczki? No bo gdzie? Myśmy tutaj byli. Tak. Zaraz padniesz. Ty rzeczywiście.
zapomniałam, że tutaj trzeba się chapekami ratować. Chapeki w butelce. No, przed hard modem to ale tu trzeba będzie... Ale popatrz, już się nauczyłam shifta używać. No ja też tam już tak czasami używam. Chociaż kilof się przydaje zawsze na pasku. Czekajcie, bo nie byliśmy w tamtej odnodze, ja idę źle. Gdzie? A, na prawo? No. Możemy iść. Tu nic nie widać, żadnych skrzynek. To najpierw wchodźmy tutaj na sam dół. To mi wygląda na płytkę naciskową. Nie, to nie jest płytka naciskowa. Żelki. Po obu stronach nie byliśmy tu na dole, ale widzę, że to jest takie rozwidlenie. Kluczyk. Ej, bo już nie nadążam z piciem tych butelek tutaj. No, trzeba... uważać. Jakie uparcie po prostu. Najlepiej na biedną młotkę się rzucić. Co my tu mamy? O, o! Jest ta czerwona latarnia, co kiedyś widzieliśmy w tym... ołtarzu królików. Widzę. To zbieraj czerwoną latarnię. Uuu, skrzyneczka. I drzwi do niej. Architekt miał fazę. Spadł wam. Aaa, weźcie to, weźcie to, weźcie to. Coś co zabrzmiało jak pułapka, ale... Oczywiście pistolet, cóż by innego. O, z pistoletu chyba można ten, z Hanstona coś zrobić. Omego, pistolet, bo mi się już w inwentory nie mieści. Ja już też mam teraz pełne, ale jeszcze dałem radę. Dobra. Książeczki. Stoły, krzesła, drzwi, wszystko. Szkielety. To szkielety najbardziej nam się przydadzą. Dobra, full inventory. A, mam jeszcze świnkę, trzeba będzie gdzieś postawić. Dobry plan. To tutaj stawiam. Deposit all. O, a to ciekawe. Najpierw zrobię quick stacka, a później zrobię tak. Świnka ma więcej miejsca, czy mi się wydaje? Możliwe, ale jak robię deposit all i nic się nie dzieje. Może to dlatego, że ktoś inny używa, czy jak? Też zrobiłam deposit all i też się nie ten... Dziwne. No ale ręcznie mogę. Tak. Jakiś bug chyba. Delikatny, nie. Dynamit mi się przyda. Kosteczki jeszcze tutaj położę, latarnie, jajeczka. Dzień dobry. I to. I to. No, łuku to już nie używam. W sumie ja też. Visibility Potion chyba nie działa w ogóle. Co to jest Dungeon Shelf? Jakieś półeczki. A, dobra. Drewno, bomba. No przecież... Idźmy stąd. Dresie jeden. Klucze się przydadzą, dobra. A tutaj te serduszka jeszcze rosną? Gdzie to zbieramy? A, całkiem możliwe, że gdzieś się da znaleźć. Znowu jakiś strażnik Ortalionu? A nie, to ptaku. Książki. Krzesełka. Może na lewo? Tam były jakieś biurka. Gotyckie. To dla mnie. Gotyckie to dla mnie. Czaszki są upierdliwe. Są. Jak się czają w tych ścianach. A jak my przejdziemy nad tymi kolcami? No, kamikadze. Nie, to nie płytka. A tak. W kolce da się zabijać? Da się wykopać, ale trwa rok. Rzeczywiście, nie jest to najsprytniejsze. Trzeba będzie lepszy kilofy zmajstrować. Jest to jakieś rozwiązanie. A następne są już z czego? Z tego czerwonego? Czy... Tak. A, nie, dobra, bo tutaj jest zamiast demonitu to czerwone. Cream coś tam. Jesus, co to jest? I shoot magic missile. WTF.
Omek Mak jak zwykle się bawi. Stalnie sterowany misil. Jakby ktoś chciał. A umiesz narysować coś tym misilem? No, nie wiem, sama narysuj. Dobra. Czekaj. A, nie to kliknęłam. Trzeba trzymać lewym. Gdzie ten a czekaj, nie wyrzuciłem go. Co ja wyrzuciłem? Wyrzuciłeś... Aqua coś tam. A, to też możesz. Ja i tak tam go nie używam za bardzo. A, bo się przytwierdziłam się do ziemi. Dobra. Co młotka można narysować? No, ciekawe. Serduszko! Aha. To jakiś fakus był? Nie! Może coś innego. Pytam co innego. Czuję się jak w trajnie. O, w sumie. O, to cztery... co? Tym optymistycznym akcentem żegnamy się na dzisiaj? Już akcent? Nie. Tak. Bez akcentu. Jakiś wierszyk na koniec, Szczeku? Padła gruszka do fartuszka, a za gruszką dwa jabłuszka, a śliweczka spać nie chciała, bo śliweczka nie dojrzała. O, jak pięknie. Skąd ty znasz takie rzeczy, jeszcze pamiętasz? Nie wiem, mam mózg napchany jakimiś takimi bzdetami. I to nie internetem. No właśnie. Moi drodzy, bierzcie przykład ze Sztacha. Sztach myśli o głupotach, mózg ma wypchany, a nie jest to internet. Da się? Da się. To co? Ze mną był Omeg. Cześć. I Sztachu, recytator wierszokleto poeta. Cześć. Do zobaczenia w następnej Terrarii. Trzymajcie się. Cześć.